Dzień dobry moi drodzy, a ja witam Was bardzo serdecznie w katalogu numer 6 i dzisiaj będzie o nowościach z tego katalogu. Wspomnę jeszcze też o kilku nowościach, które swoją premierę miały w poprzednim katalogu, w katalogu numer 5, ale jednak nowości, głównie o nowościach będziemy dzisiaj rozmawiać. Katalog jest piękny, wiosenny, kwiecisty i naprawdę okładka bardzo mi się podoba. Myślę, że Wam również zachęca do obejrzenia i ja również zachęcam do tego, żebyście sobie katalog obejrzeli. Jeśli nie macie katalogu w formie papierowej, to zachęcam do skorzystania z katalogu online. I zacznę właśnie od pierwszej nowości. Nowości tej głównej właśnie okładkowej, mianowicie od zapachu Sankey's Garden. I jest to zapach, który przychodzi do nas w takim opakowaniu, proszę bardzo. I to jest seria, bo to już jest trzeci zapach z tej serii Garden. No i tamte były, woda była niebieska, zielona i teraz jest różowa. Słuchajcie, firma nie bez powodu wpuszcza nowości właśnie o tej porze roku, głównie jeśli chodzi o zapachy. Jest to czymś spowodowane, ponieważ ja osobiście uważam, że jest to zapach idealny właśnie na tę porę roku, przynajmniej dla mnie. Może też dlatego, że jest to zapach taki kwiatowy, kwiatowo-owocowo-drzewny nawet. Natomiast on ma w swoim składzie zapach pitayi, konwali i piżma. I ja jestem taką osobą, że jak tylko zobaczę, że w składzie jest konwalia, jaśmin, bez i freznia, to ja wiem, że to będzie idealny zapach dla mnie. No i właśnie ten zapach ma w swoim składzie konwalię, dlatego ten tak bardzo mi się podoba. No naprawdę polecam Wam, tym bardziej, że na stronie trzeciej w tym katalogu mamy, jak widzicie, cenę 29,99, jeśli wydamy z tego katalogu 69 zł, więc uważam, że atrakcyjna jest cena tego zapachu, a zapewniam Was, że przez ten okres właśnie wiosenno-letni na pewno zużyjecie flakon. Flakon ma 50 ml, standardowo jak większość. Flakon jest taki jak wszystkie właśnie zapachy z tej linii Garden. No, mnie osobiście się podoba, dlatego o nim mówię i dlatego Wam polecam. Mam nadzieję, że Wam również. Na kolejnej stronie, na stronie 11 mamy coś do stóp, ponieważ idzie lato i zresztą planujemy takie nagranie typowe właśnie o produktach do stóp. Natomiast dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tej nowości, czyli masce nawilżającej na noc. Bardzo fajny produkt, ja go nie mam w tej chwili, ponieważ zostawiłam go w biurze po to, żebyście Wy mogły sobie też ewentualnie zobaczyć ten produkt. Natomiast ja go testowałam oczywiście. On ma awokado i aloes, są to dwa mega nawilżające składniki, dlatego naprawdę stopy są bardzo dobrze nawilżone. Ja osobiście używam kremów do stóp różnych, obojętnie, które tam gdzieś jest w jakiejś promocji. I ten jest bardzo duża pojemność, bo zobaczcie, 150 ml, 12,99, więc naprawdę no, bardzo, bardzo fajny produkt. Jest to produkt przeznaczony do stosowania na noc. Zmiękcza nawet wyjątkowo twarde naskórek i pomaga koić zmęczone stopy. Zgadzam się, jak najbardziej, naprawdę mega polecam ten produkt. Na stronie 23 kolejną nowością jest, proszę bardzo, jest produkt do opalania, w zasadzie samoopalacz. No właśnie, dzisiaj no, tak się jakoś porobiło, że słońce jest jak najbardziej bardzo nam potrzebne do tego, żeby dostarczać nam witaminę D, ale jeśli chodzi o skórę, to tak niekoniecznie, więc unikamy takiego opalania się, takiego leżenia. Ale jeśli lubicie opalenizny na swoim ciele, to osobiście bardzo fajny jest ten samoopalacz. Ten poprzedni był zupełnie inny. Ten jest zarówno do ciała, jak i do twarzy. Więc jeśli to jest produkt do twarzy, to wyobraźcie sobie, że on jest naprawdę mega delikatny. I to jest produkt dużo lżejszej konsystencji niż ten poprzednik. To jest taka woda, można powiedzieć. Natomiast on bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie nadaje taką lekką opaleniznę. Nie zostawia smug. Ja osobiście jestem zadowolona z tego produktu. Natomiast dziewczyny, muszę Wam powiedzieć, że produkty do samoopalania używamy zawsze wtedy, kiedy już no, złościmy zreagować ciało na skórę, czyli najpierw peeling. Na ten, jak już Wy spilingujecie swoje ciało, ja osobiście nakładam balsam do ciała i w momencie, kiedy ten balsam do ciała jest taki
może tak, nie czekam, aż ten balsam do ciała się wchłonie. W momencie, kiedy on jest jeszcze taki, że tak powiem, śliski na skórze, to wtedy ja właśnie spryskuję sobie ciało i rozsmarowuję ten produkt. Absolutnie żadnych smug, zresztą tutaj mamy testy, jak zawsze, zresztą firma Oriflame. Opalenizna bez smug, aż 91% pań potwierdziło. Zapewnia trwałą, naturalnie wyglądającą opaleniznę już w ciągu 3 godzin. Szybko schnie, 9 na 10 osób potwierdza właśnie, że produkt jest, szybko schnie. Do ciała, do twarzy i teraz do dłoni, ale oczywiście do tej zewnętrznej warstwy dłoni. Natomiast potem trzeba tutaj te dłonie, środkową część dłoni należy umyć po to, żeby nam tutaj zacieki nie pozostały. Natomiast naprawdę bardzo fajny produkt i godny polecenia, także no... Ja również, jeśli tylko lubicie samoopalacze, to skorzystajcie z tego. Ja osobiście najczęściej korzystam z samoopalacze, jeśli chodzi o nogi. Już potem latem, kiedy się zdejmuje raj stopy, to wtedy nie ukrywam, że najczęściej właśnie sięgam po samoopalacze, jeśli chodzi o nogi. Następnie na stronie 45 mamy nowości, maski Nov Age. Są to nowości właśnie z katalogu 5, ale warto jest o nim wspomnieć, ponieważ ja już miałam 3, zużyłam i to już są kolejne moje maski. Mamy 3 rodzaje. Wygładzającą maseczkę, wzmacniającą maseczkę i odżywczą maseczkę. Produkty mega, zresztą w ogóle Nov Age, tak? Mamy testy tutaj, więc bez dwóch zdań. Każda z tych maseczek spełnia swoją funkcję dodatkową. Są to maski, które są wykonane z naturalnych włókien drzewnych, ultracienki, oddychający materiał. Maseczek tworzy delikatną, niczym druga skóra, warstwę wilgoci, która pozwala aktywnym składnikom dotrzeć do każdego miejsca twarzy. Naprawdę te maseczki są tak cienkie, aż się dziwię, że one się, że tak powiem, nie rozciągają. Natomiast to jest oczywiście taki naturalny składnik, bo tutaj wykonany z naturalnych włókien drzewnych. I powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo to jest tak śliskie, takie namoczone. Natomiast właśnie z racji tego, że pierwszego razu, kiedy używałam tej maski, o tym nie wiedziałam, teraz już wiem, dlatego Tobie też o tym mówię. Ja osobiście, kiedy w dniu wieczorem, kiedy nakładam sobie tą maskę, robię sobie najpierw peeling dłoni. Biorę skrab, robię peeling dłoni. Dlaczego to robię? Dlatego, że w tym opakowaniu jest bardzo dużo tej emulsji, tej konsystencji takiej i jak dla mnie jest tego bardzo dużo, w związku z tym ja od razu nakładam sobie bardzo grubą warstwę na dłonie i regeneruję w ten sposób również dłonie, więc twarz, nakładamy na twarz. Ta tkanina ma wycięte otwory na usta, nos, oczy. Nakładamy sobie, jest tego naprawdę, to wszystko jest takie mega mokre. Nakładam sobie jeszcze na szyję, na dekolt, tak, i na dłoni. Naprawdę tego jest bardzo dużo. Natomiast ja osobiście ze względów higienicznych nie wyobrażam sobie używać tej maski dwukrotnie. Uważam, że na pewnych rzeczach nie należy oszczędzać, jeśli chodzi o higienę, jeśli chodzi o higienę twarzy. To jest maska jednorazowa, więc po prostu używacie ją, to jest maska na jeden raz. I od razu Wam powiem, jeśli chodzi o cenę tej maseczki, to jest naprawdę bardzo niska cena w stosunku do masek oczywiście w gabinetach kosmetycznych. Bo pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o markę Nov Age, to jest to marka bardzo zaawansowana w pielęgnacji, więc jest porównywalna właśnie z markami selektywnymi i przede wszystkim właśnie z takimi gabinetowymi produktami, więc jakbyście poszły do gabinetu kosmetycznego i taką maskę sobie zafundowały, to zapewniam Was, że nie zapłacicie 20 zł, tylko na pewno dużo, dużo więcej. Więc ja ze względów higienicznych nie oszczędzam, traktuję te maski naprawdę jako jednorazowe, więc jak widzicie, kupiłam sobie jeszcze w zapasie, bo ja raz w tygodniu wykonuję taką maskę, więc na 3 tygodnie tutaj mam produkty. No i zachęcam Was również do skorzystania właśnie z tych masek. W zależności od tego, co która z Was potrzebuje, no to należy sobie właśnie to wykorzystać. Na stronie 63 również nowość z poprzedniego katalogu.
Proszę bardzo. Mam na myśli żel i balsam. Żel z magnolią, to jest magnolia i olejek sezamowy Love Nature oraz balsam do ciała również z olejkiem sezamowym i magnolią. Słuchajcie, zapach tych produktów, no zresztą konsystencja, jeśli chodzi o konsystencję, to jest to Love Nature, więc tutaj nic dodać, nic ująć. Natomiast słuchajcie, to jest również któreś już moje opakowanie, bodajże trzecie, jeśli chodzi o żel, ponieważ już od dawna używam tego produktu jako nowości. Słuchajcie, zapach jest po prostu obłędny. Bardzo, ale to bardzo. No oczywiście, dlaczego magnolia? Dlatego, że magnolia właśnie teraz w tym okresie kwitnie, w kwietniu, więc dlatego, tak jak powiedziałam na początku, no firma Oriflame właśnie wpuszcza to jako nowość. Jestem mega, mega zadowolona, jeśli chodzi o pianę, no bo część z nas zwraca na to uwagę, czy produkt się pieni. No ale przede wszystkim właśnie zapach. Słuchajcie, zapach jest obłędny. Bardzo lubię rano właśnie brać kąpiel używając tego żelu, ponieważ zapach jest obłędny w łazience. Na to nakładam balsam do ciała. On już jest, słuchajcie, już prawie lekki. Już też chyba to jest moje drugie opakowanie bodajże. Ja używam bardzo dużo kosmetyków do pielęgnacji. Słuchajcie, zarówno ciała, jak i stóp, jak i twarzy. Także ja jestem... Zobaczcie, to już jest produkt. Teraz pokażę Wam, ponieważ jest to produkt bardzo wydajny. Jest to produkt bardzo o takiej bardzo lekkiej konsystencji. Zobaczcie, wystarczy, on jest po prostu mega rzadki. To na pewno widać. Jest po prostu tak rzadki, że jak na balsam do ciała oczywiście, tak? No bo o tym mówię. Tak więc, słuchajcie, obłędnie pachnie. Naprawdę zaufajcie mi, kupcie sobie. Chyba, że nie lubicie silnych zapachów kwiatowych, no to wiadomo jest, no to wtedy nie. A jeśli lubicie dziewczyny, to... No to jest no, raczej kobiecy zapach, bez dwóch zdań. Jest to co prawda kwiatowe, no, ale nie wyobrażam sobie faceta pachnącego magnolią, tak? Natomiast świetnie nawilża produkty, które świetnie nawilżają ciało, a przy okazji naprawdę mega, mega pachną. I tutaj na szczęście nie mam żadnej informacji, że są to produkty w cenie, że są to produkty w kolekcji limitowanej, więc ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, ponieważ będę mogła sięgać częściej po... W chwili obecnej, słuchajcie, jeśli chodzi o zapachy z linii Love Nature, no to ten jest dla mnie najlepszy. Jeśli chodzi o zapachy, bo jeśli chodzi o działanie na skórze, no to oczywiście Love Nature jest zawsze serią bardzo, bardzo atrakcyjną. Następnie na stronie 115 i stronie może tak, najpierw 113, torebka. Torebka, która tak się prezentuje, taki żółty, żółto-cytrynowy taki kolor. Ona na zewnątrz jest bardzo fajnie wykonana. Nie powiem, że nie, bo tutaj te stępnówki wszystkie są takie dokładne. Z zewnątrz, jak się patrzy na nią, jest bardzo dobrze wykonana, natomiast gorzej w środku. Natomiast ja ją sobie kupiłam i ja ją sobie zostawiłam ze względu właśnie na ten kolor. No tak dodaje troszeczkę energii takiej. Poza tym, jak się ubierzemy, to taki akcent w innym kolorze według mnie jest fajny. No i oczywiście ona w środku nie ma żadnej podszewki, ja tutaj mam swoje, że tak powiem, rzeczy. Ona nie ma żadnej podszewki, ta kieszonka, która tutaj jest, też jest tak wykonana, no nie może spektakularnie, natomiast w środku, tam jest tylko jedna kieszonka, taka z boku kieszonka na przykład na dokumenty, natomiast nie ma tam już później żadnych... żadnych podszewek, żadnych takich kieszonek, także tylko jedna taka mała. Natomiast mówię, zostawiłam ją sobie ze względu na kolor. Po prostu bardzo mi się podoba kolor. No i tak jak powiedziałam, na szczęście jest ona z zewnątrz przynajmniej porządnie wykonana. Na następnej stronie zegarek, to jest ten zegarek, który tutaj mam. Na stronie 115 tutaj mamy torbę, którą mam i tutaj mam zegarek, który też mam. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mam bzika na punkcie zegarków, a tym bardziej jak jeszcze jest deseń złoty, no to już w ogóle to jest zegarek, który muszę mieć. No oczywiście słuchajcie, zegarek jak zegarek, to jest tylko wygląd, jeśli Wam się podoba. On ma bardzo dużą tarczę, jak widzicie, ja mam co prawda drobne ręce, tutaj nadgarstki, natomiast no sami widzicie, że jest ta tarcza bardzo, bardzo duża, więc... No i bardzo atrakcyjna. Mnie się osobiście bardzo zegarek podoba. I dlatego sobie zafundowałam.
Następnie na stronie 131 również nowość, która miała swoją premierę w katalogu numer 5. Mianowicie jest to krem koloryzujący D1 AZ Hydra SPF 30. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że jest to bardzo dobry produkt koloryzujący, który ma za zadanie pielęgnacyjne, ale również i makijażowe. Czyli on bardzo dobrze nawilża, no do tego jeszcze ma SPF 30, więc chroni naszą skórę przed zanieczyszczeniami, przed promieniami słonecznymi. Bardzo dobrze pielęgnuje naszą skórę, więc jeśli rano nie macie czasu na pielęgnację, to jest kosmetyk, który troszeczkę tego czasu Wam zaoszczędzi. Zamiast nakładać krem i podkład, no to możecie jednorazowo użyć. Ja osobiście powiem Wam tak, latem przy takich dużych upałach jak najbardziej wtedy mogę nie użyć kremu, natomiast ja sobie nie wyobrażam nie używać kremu na dzień. Może też dlatego, że zwracam uwagę na to, żeby było działanie przeciwzmarszczkowe, żeby było działanie ujędrniające, a to jest produkt tylko pielęgnacyjny. On nie ma tego działania ujędrniającego, ma natomiast działanie pielęgnacyjne. Więc jeśli jesteście fankami produktów takich szybkich aplikacji, żeby było dwa w jednym, to a nawet trzy w jednym, bo jeszcze ma filtr SPF 30, SPF 30 jest nazywany filtrem miejskim. To oznacza, że jest to taki filtr do takiego codziennego, że tak powiem, funkcjonowania. Czyli na przykład wychodzę z domu, wsiadam do auta albo po prostu idę do pracy, do szkoły i na tyle nam starczy. Natomiast w momencie, kiedy idziecie na przykład gdzieś na jakąś na opalanie się albo wiecie, że będziecie dłużej spędzać czas na słońce, to oczywiście trzeba sięgnąć po kosmetyk z filtrem SPF 50. Polecam ten produkt, sama kupiłam sobie dwa opakowania, więc aha, i jeszcze dziewczyny, ważna rzecz, on bardzo dobrze kryje. On naprawdę kryje tak jak podkład. Ja mam zaczerwienioną buzię i wbrew pozorom bardzo dobrze naprawdę mi kryje przykrywanie doskonałości, tak więc naprawdę śmiało możecie sięgnąć takie dwa w jednym. Śmiało polecam. A tutaj może tak jeszcze Wam przeczytam, tutaj firma nam napisała w katalogu. Znacznie poprawia wygląd skóry, bo oczywiście są testy kliniczne, tak? Testy konsumenckie tutaj w tym przypadku. Więc 90% osób potwierdziło, że poprawia wygląd skóry. 78% potwierdziło całodniowe nawilżenie. Chroni przed promieniowaniem UV dzięki SPF 30. Beztłuszczowy, nie zataka porów, chroni przed zanieczyszczeniami. Natomiast jeśli chodzi o makijaż, rozświetla skórę, nadająca nieskazitelną promienność, udoskonala kolory cery, przygotowuje skórę do rozświetlenia lub konturowania, koryguje widoczność porów, 90% aż pani tak potwierdziło, lekkie krycie umożliwiające stopniowanie intensywności makijażu. Lekkie krycie, ja bym powiedziała, że to jest naprawdę takie średnie krycie, nawet nie lekkie. Średnie do intensywnego, no jeśli nałożymy sobie właśnie podwójnie. Cena atrakcyjna 29,99, również naprawdę bardzo fajny produkt, polecam. I jeszcze już na sam koniec nowości katalogu szóstego. Zostały nam takie miniaturki. Słuchajcie, ja się osobiście bardzo ucieszyłam, ponieważ czasami, kiedy wyjeżdżam gdzieś na jeden dzień, a ja jestem taka, że czy wyjeżdżam na jeden dzień, czy wyjeżdżam na tydzień, to ja i tak muszę kosmetyki ze sobą zabrać. No oczywiście wiadomo jest, że jak jedę na jeden dzień, to ja sobie przelewam w jakieś takie mniejsze pojemniczki. Natomiast nie zmienia to faktu, że wkurza mnie to przelewanie, tak kupowanie tych słoiczków i przelewanie. Więc nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłam, głównie z balsamu do ciała, bo chyba największy problem był z balsamem do ciała, bo tak jak żel pod prysznic jeszcze w hotelach tej wyższej klasy znajdziemy, tak no, z balsamem do ciała gorzej. Więc bardzo mi się ten pomysł podoba, ponieważ jeśli oglądacie mnie systematycznie, to wiecie, że do momentu, dopóki nie pojawił się ten produkt, ja właśnie bardzo lubiłam ten migdałowy Love Nature. No i teraz bardzo fajnie, bo mogę sobie zabrać w podróż. Świetna, naprawdę świetna sprawa, dziewczyny.
Śmiało możecie sobie właśnie, czy nawet idziecie do kogoś na noc, tak, do jakiejś psiapsiułki swojej, więc można po prostu wrzucić w torebkę i sobie wykorzystać. Również bardzo fajny produkt do tego, żeby na przykład, jeśli jesteście konsultantkami, wykorzystać jako testery. Czyli na przykład nie musicie nosić tego dużego opakowania, tylko do torby wrzucicie właśnie body lotion, na przykład ten balsam do ciała, ten mniejszy, bo to ma 30 ml i możecie w ten sposób pokazać konsystencję i zapach na przykład swojej klientce. Prawda? Nie musicie nosić tych dużych produktów. To dokładnie to samo z żelem pod prysznic. Może sobie umyć dłonie na przykład klientka i sprawdzić, czy jest. A propos mycia dłoni, to właśnie również podróż. Jeśli czasami, no bo wiecie, jak to w podróży, nie zawsze we wszystkich toaletach miejskich, publicznych jest mydło. Czasami się skończy, więc w torbie również warto jest mieć coś takiego i umyć sobie dłonie. Także no, ja jestem bardzo zadowolona z takich mini produktów, ponieważ no, na lato myślę teraz, że będą idealne. To wszystko, jeśli chodzi o nowości katalogu 6. Zachęcam do obejrzenia katalogu, zainteresowania się katalogiem, do przetestowania nowości. Również, jeśli macie jakieś swoje opinie, to piszcie do mnie albo mówcie na naszych spotkaniach, live'ach. Zapraszam Was również na live, bo nie wiem, czy zauważyłyście, ale na YouTubie głównie mówię o nowościach. Natomiast na live'ach Oriflame w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku o godzinie 20 w każdy wtorek, prawie w każdy, bo czasami jest tak, że wszystkie jedziemy gdzieś na jakąś konferencję, na jakieś szkolenie i żadna z nas nie może live'u przeprowadzić, tak? Akurat do tej 20 jesteśmy w warunkach niekomfortowych po prostu, ale z reguły, jeśli tylko nie jesteśmy na szkoleniu, na żadnej konferencji, to wtedy zawsze odbywają się live we wtorek o 20. Tam macie live makijażowe, tam macie live na temat wellness, na temat różnych produktów i nie tylko ja, ale również moje koleżanki prowadzą, więc zachęcam Was do tego, żeby tam też we wtorek o 20 oglądać nasze nagrania. A dzisiaj Wam dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!